Witaj. W prezentacji multimedialnej zapoznałeś się z podstawowymi informacjami dotyczącymi organizacji przepływu danych. Videocast ma na celu przybliżenie Ci kolejnego aspektu budowy i użytkowania sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych, jakim jest adresowanie w sieci Internet. Do rozróżnienia komputerów TCP/IP używa 32-bitowej liczby całkowitej nazywanej adresem IP. Pomysłowość tego systemu adresowania polega na tym, że umożliwia on efektywne wyznaczenie tras pakietów. Jest to możliwe dzięki temu, że adres IP zawiera informacje o tym, do jakiej sieci jest włączony dany komputer oraz jednoznaczny adres komputera w tej sieci. Adres IP jest używany przy wszystkich operacjach związanych z wymianą informacji z daną maszyną. Ogólnie przyjętym sposobem zapisu adresu IP w sposób czytelny dla użytkownika jest format bajtowo-dziesiętny. Adres zapisywany jest w postaci czterech liczb dziesiętnych, które oddzielone są kropkami, przy czym każda liczba dziesiętna odpowiada 8 bitom adresu IP. Taki zapis nosi nazwę notacji dziesiętnej z kropkami. Zapis taki jest z pewnością o wiele bardziej czytelny dla człowieka niż zapis bitowy. Na przykład widoczny 32-bitowy adres jest zapisywany w prostszej postaci. Istnieją cztery klasy adresów IP, różniące się podziałem poszczególnych bitów pomiędzy identyfikację samej sieci i identyfikację urządzeń w tej sieci. Możecie zobaczyć je na tym schemacie. Dziękujemy za zapoznanie się z videocastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.